Hej, siemanko, jestem Jacek, witam was dzisiaj w kolejnym na kanale, w kolejnym odcinku z gier mobilnych. Dzisiaj oczywiście zagramy w grę Stickman Rush. No i dobra, moi drodzy, jest to bardzo ciekawa gierka. To dobra, zagrajmy w nią, zobaczycie. Pokażę wam, o co chodzi. Jesteśmy wymyślili tę grę, te wszystkie tutaj rzeczy. W końcu to gra, no przecież nie musi być nic związane z prawdziwym życiem. Skoczyłem, ale niestety, no, nie, za późno, no. I co jakiś czas oczywiście mapka trochę przyspiesza, gierka troszkę przyspiesza. Nasza rakieta staje się nieco szybsza. Kurde, żeż kur... Wziąłem drugi raz w bok, ale... O Jezu, ale mi wziął znowu w tę samą stronę, także... Przypał... Nie w tę stronę wziąłem. Teraz nie sam wziąłem nie w tę stronę. To była moja wina, dobra. Dlaczego ta rakieta zamiast przesunąć się podskoczyła, no? O, no to fajnie. Tak. Zdobyłem dwie pod rząd, ale... Ej, jak się zdobywa dwie pod rząd, to powinno być podwójnie liczone. Albo przynajmniej, żeby ten boost trwał, nie wiem, 3 sekundy dłużej przynajmniej. To by było kozackie. Dobra, jesteśmy dosyć daleko już. Cztery. Prawie rekord. Ty no kurde. Lipa, lipa trochę, moi drodzy, kochani widzowie. Także. Tutaj myk. No nie, kurde, myślałem, że ten sam, no, że w sensie, nie wpakuję mu się przed maskę, tylko tam, że już będę trochę przed nim, ale niestety, no, uderzyłem, no. Ale nie uciekłem z miejsca zdarzenia, haha. Gierka jest dosyć ciekawa.
Ale jakbym miał tak na przykład nagrywać na przykład serię z takiej gry, to nudziłaby mnie po jakimś czasie, ale takie gry nie nadają się na serię, no bo okej, są skiny jakieś na pewno tutaj, jeszcze nie patrzyłem, ale na pewno są. No ale tak poza skinami w takich gierkach nie ma nic ciekawszego. O nie, skończył się boost już. O, 50 punktów już miałem, no tak niedaleko było do rekordu. Starałem się ustalić w ogóle przed nagrywaniem tych odcinków dzisiaj, żeby rekord, który mam przepobić w tym odcinku, żeby był jak największy. No i widzicie, to całkiem dużo. O, udało mi się. No nie, to mi się nie udało niestety. 2 punkty do rekordu i byłoby git. Nie zdążyłem zebrać błyskawicy, sorry, nie będzie boosta. Ciekawe, czy możemy, jak skręcamy, czy możemy od razu podskoczyć. Od razu możemy. Osiągnięcie mamy jakieś. 50 gier, 2000 expa. Spoko. O, pyk. Przeskoczyłem, udało się. W ogóle dlaczego te samochody tak wolno jeżdżą, no? Okej, niby my szybciej jedziemy, ale te samochody to jest bardziej jak autostrada, a te samochody jadą jakby jechały po jakimś parkingu. Boże, ten mały samochodzik, kurde, przecież on tak wolno jedzie, że wystarczy. Po prostu jechać, nie wiem, tak. Z 20 i już można by uderzyć w niego. Już by się w niego uderzyło. Super. O, szybko. Kliknęłem, żebyś skoczył. Dlaczego nie skoczyłeś tym razem? O, błyskawice na początek. O, druga błyskawica. Czy one coś dadzą? Chyba ta druga nic nie dała. To chyba, że ewentualnie wydłużyła nam troszkę. Ale jeżeli to wydłużyła, to jakoś tak nie za bardzo to było widoczne. O, ja pierdzielę. No, znowu ten samochód, który jedzie 5 na godzinę. Jezu, policja jedzie jeszcze wolniej. Halo, policja. To w ogóle policja jest w tej grze. No widzicie, no załatwili mnie. To wygląda po prostu jak jakiś po prostu marsz. Albo jakiś, jakby to był jakiś strajk, wiecie, że blokada ulicy. O, udało mi się ominąć dwóch pod rząd, czy nie? Zamiast skoczyć, to poszedłem w boki, przez to przegrałem, no. Szczerze, to 50 punktów to nie jest dużo. O, tak, prądzik zdobyliśmy, błyskawice. Ja w ogóle, że tu jest, że ta cała jakby autostrada jest jednokierunkowa, też dziwne. Znaczy są takie, w sensie, znaczy nie jednokierunkowe, tylko w sensie są jakoś tak oddzielone od siebie te dwa przeciwległe pasy ruchu na autostradach. Bo tak autostrady są zrobione niektóre. No ale tutaj, no kurde, jeszcze się tak wleką. Wleką się, kurde, jakby nie wiem. Jakby mi się bena kończyła, czy coś.
Ups, udało się. No, tam błyskawica była, ale niestety ta błyskawica była zasłonięta przez samochód. Ożeż ty, kurde, no nie, 49 punktów. Dobra, spróbujemy ostatnią próbę. I wychodzi na to, że nazwa odcinka Nie dałem rady pobić mojego rekordu. No przecież to pasuje idealnie. Naprawdę nie daje rady pobić swojego własnego rekordu. Dlaczego ty skoczyłeś, kolego? No przecież kurde, co za tempa strzała. Jak klikam mu, żeby się przesunął, o ten skacze. Możliwe, że ta gra też jest jaka na starą wersję Androida i dlatego pewnie też tak słabo działa. O, jest błyskawica, nice. Nice, ona naprawdę tutaj daje frajdę, no bo możemy zepchnąć wreszcie tych ludzi, którzy tak uprzykrzają tutaj ruch na drodze. O nie, dlaczego dwa? Nienawidzę tej gry. Szczerze, nienawidzę jej. Wcześniej mówiłem, o jaka fajna, no spoko, latamy sobie rakietą, omijamy samochody, a teraz to kurde, no nie, no to jest bardziej... Wojna z gliczami? Chociaż może nie są one aż tak tutaj widoczne. Ale jak na przykład kiedyś grałem w, na przykład mając Androida 5, grałem w grę, która była na Androida 4, no może była jakoś tak dopasowana do Androida 5 tak samo, ale lepiej działało po prostu na czwórce. No to na przykład ja grałem sobie na przykład, o już nie pamiętam jaka to była gra, bo też dawno temu grałem. No grając tam te gry, to one jakoś tak nie lepiej działały według mnie. Dobrze działały, ale teraz tak na przykład gry, które były na Androida 8, 9, nie działają nagle na 10. To jest dziwne, bo ja mam ogólnie Androida 10. No zresztą miałem 9, ale oj. Kliknąłem, żeby skoczył, a on pojechał w bok, także dziwna sprawa. No miałem 9, a mam 10, bo aktualizację dostałem. Tylko nie spodziewałem się, że dostanę aktualizację do 10. Kto by się spodziewał, że będzie. Także moi drodzy, ta gra nazywała się Stickman Rush. No jest po prostu ciekawa, ale... Znaczy nie to, że niedopracowana, po prostu te pojazdy są upośledzone. Po prostu, powiem tak, została stworzona według wizji twórcy, a twórca przewidział to tak, że pojazdy, samochody mają być powolne, jeździć tak jak na parkingu, a nie tak jak na autostradach. No i niestety, moi drodzy, ta gra wygląda tak jak wygląda. Chyba jakieś skiny możemy sobie kupować. Ostatnio nawet. Co? Żółw? O Jezus Maria, jak to będzie dobrze wyglądać. Ja czegoś nie rozumiem. Dobra, teraz mamy naszego żółwika. Boże, skaczący żółw. Czy ktoś z was widział kiedyś skaczącego żółwia? O nie, biedny żółwik. Zobaczmy sobie, co tu jeszcze jest. Dobra, to są normalne pojazdy, z tego co widzę. Food truck. O, to jest ta ciężarówka, która jeździ też po mapce. Donat, o Donat. Ciekawe skiny. Jednak oprócz skinów w takiej grze nie ma nic ciekawszego. Ho, ho, czołg, to jest to. To jest ten pojazd, którego chciałem. To jest ten pojazd, którego oczekiwałem po tej grze. Ale oczywiście gra... ta gra jest naprawdę zgliczowana. Ta gra nie daje mi skinów tych, które sobie wybieram. Bo ja chcę mieć czołg, wybieram czołg, a czołgu nie mam. Ale no wziąłem błyskawica, a błyskawica nie zadziałała. Teraz jakbym uderzył tego małego osobowczak, już nawet takiego słowa nie ma, taką osobówkę małego, co nie, to powinna ona jakoś tak odlecieć, bo to przecież w końcu czołg jest. Osobowczaka, Boże, osobowczak jak jakieś nazwisko ruskiego. Dziwne jest to, że my się uszkadzamy, a ten pojazd, który uderzamy, nie.
Osobowczak. Ej, to na serio brzmi jak jakieś ruskie albo polskie nazwisko. Ej, w końcu się jeszcze trafi taki Polak, nie wiem, Janusz Osobowczak w Polsce. To by było naprawdę dziwne. Także, moi drodzy, ta gra nazywa się Stickman Rush. Także, jeżeli film z gry Stickman Rush Wam się spodobał, możecie zostawić łapeczkę w górę, napisać fajny komentarz, udostępnić ten film znajomym. Ja zapraszam Was na poprzednim filmie, na następnego. Na razie, cześć. Hej, hej, także, elo.